Cześć, witam Was na moim kanale i mam dla Was dzisiaj coś naprawdę ciekawego. Zgłosił się do mnie Nili, mam nadzieję, że nie masakruje Twojej ksywki. Powiedział, że ma bardzo ciekawy team na Clan Bossa i dosyć nietypowy. Po zapoznaniu się z tym teamem uznałem, że zdecydowanie jest to team, który warto pokazać. Jak widzicie, team power nie jest, czy player power nie jest zbyt wysoki, 65 level. Jest to dopiero 101 dzień grania, a już na tym koncie jest zrobiony Ultra Nightmare na 3 klucze. Także bardzo, bardzo fajny wynik. I teraz co? Wypadałoby się przyjrzeć, jak wygląda to konto. Na początku zajrzyjmy do Great Halla. No, jak widać, walczy na arenie, zresztą widać po ilości walk duży procent zwycięstw, mamy Silver 3, także medale są farmione. To co bym zalecał, to może nie rozkładać się, nie rozrzucać tego wszystkiego, tylko skupić się na konkretach. Accuracy tutaj jest zrobione, można jeszcze do 6 poziomu podnieść, a potem poszedłbym w Crit Damage, na tym bym się skupił. Zerknijmy jeszcze może z ciekawości, jaki to jest team na arenie. Haikatun, tutaj mamy Nukera, mamy Kontrolę i Stagnite. Dobrze złożony team. Pierwszym czempionem, który jest w teamie, którego zacznę, jest Opardin Clanfather. Niedawna fuzja, czempion, który jak się pokazał, nie zdobył zbytniej sympatii graczy. A nie jest to zły czempion i warto z niego korzystać. Całe przeżycie teamu opiera się właśnie na nim i na jego leczeniu, na jego Continuous Heal. Jak widzicie, nie ma Lifesteal, ma Toxic Set po to, żeby zadawać większe obrażenia. A co on tutaj nam oferuje? A1 pomijam, bo tam nic ciekawego nie ma, nic przydatnego na Clan Bossie. Na swoim A2 atakuje wszystkich i czempionów pod wpływem Continuous Heal, który wrzuca, leczy o 15% swojego max HP. 3 tury cooldownu, idealnie się to zgrywa z Clan Bossem. A na swoim A2 usuwa Block Buffs i Heal Reduction z naszych czempionów. Potem umieszcza 2 razy Continuous Heal na 2 tury. Ma jeszcze tutaj po wyksiążkowaniu 100% szans na usunięcie losowego debuffu, czyli może też usuwać stan poza leczeniem. I jeszcze ma passive, że jego Continuous Heal zwiększa turmiter za każdym razem, kiedy zaczyna działać. Masterki wyglądają w ten sposób, do Warmastera tutaj, żeby zadać większe obrażenia, i support, żeby zwiększyć leczenie. Staty wyglądają tak, jak widzicie, duże HP, przyzwoity defense, speed poniżej prędkości Clan Bossa. Drugim czempionem, którego mamy, jest Iron Brago, świetny czempion, jak widzicie też nie ma lifesteal, jeden set, generalnie mieszany, tylko jeden accuracy, tak wyglądają jego staty. O, tutaj 4000 defensu, 10% z tego daje wszystkim dzięki swojemu passive'owi, accuracy odpowiednie na ten poziom Clan Bossa, wyksiążkowane jest w pełni. Tutaj masterki wyglądają tak. On będzie odpowiedzialny za dawanie Increase Defense, który cały czas będzie aktywny, bo on rzuca to na 3 tury. Tutaj tak, mamy ten skill. Tutaj dodatkowo wrzuca Decrease Attack, także to jest jego druga funkcja. Plus on naprawdę potężnie potrafi uderzać. Także to był Iron Brago. Trzecim czempionem, którego mamy, to jest Geomancer. Również nie ma lifesteal, mamy set defense, poza tym mieszane. Tak wyglądają jego staty. Skille, tutaj atakuje wszystkich. Tutaj usuwa buffy z przeciwnika. Ale to co jest najważniejsze, to tutaj wrzuca weaken i HP burn na przeciwnika. A kiedy jest HP burn, to wtedy jego passive zaczyna działać i kiedy przeciwnik jego atakuje, to on
ma szansę zadać, odbija obrażenia, chroni nas plus zadaje kupę obrażeń z tego pasywu. Tak wyglądają jego masterki. Kolejnym czempionem, który mamy w teamie, jest Rearguard Sergeant, nieco niedoceniany czempion na Clan Bossie, a naprawdę się tutaj przydaje. Ona jest w Stalwart, dlatego że ma Ally Protection, więc dzięki temu ma mniejsze obrażenia. Pokażę Wam staty. Przyzwoity HP, Defense i odpowiednie Accuracy. Ona ma Decrease Defense na swoim A1. Tutaj ma Decrease Attack, także mamy drugiego czempiona z Decrease Attack na 3 tury cooldownu, także jest zabezpieczenie. No i tu mamy drugi Continuous Heal, czyli jeszcze więcej leczenia, jeszcze więcej Turn Meter dla naszego teamu. I Ally Protection, 3 tury cooldownu. To są jej masterki. No i ostatnim czempionem, pewnie już się domyśliliście, że jest Skullcrusher, także mamy tutaj podwójne Ally Protection, co też bardzo pomaga przeżyć, tak? Czyli generalnie mamy leczenie ze strony Opardina, passive Irona Brago, który daje wszystkim defense, mamy passive Geomancera, który też obniża obrażenia i mamy podwójne Ally Protection ze strony Sergeant i ze strony Skullcrushera. To jest jedyny champion, który ma lifesteal. Tak wyglądają jego staty. On jest najwolniejszy po to, żeby wrzucać na samym końcu kontratak. Oczywiście jest wyksiążkowany. No tutaj mu jednej brakuje. Książki. I tak wyglądają jego masterki. Także bardzo fajnie dobrany team. Bardzo to jest dobrze wszystko pomyślane. Także teraz przejdźmy do Clan Bossa i zobaczmy, jak ten team spisuje się w walce, bo sam jestem tego ciekawy, jeszcze nie widziałem, jak to wszystko wygląda. Jesteśmy na Ultra Nightmare, jak widzicie, już tutaj dwa klucze były wykorzystane, 66 milionów, czyli nie jest tak daleko od tego, żeby ten team robił na Ultra Nightmare na dwa klucze. Ok, przejdźmy do walki. No tutaj na początku trzeba pierwsze 3 tury zrobić na manualu, a potem można ruszać. Ja sobie będę tutaj zerkał, żeby nie pomylić się czegoś. Najpierw mamy tutaj A1. Gio ma wrzucić swój A2 w tym momencie. Rearguard A1. Tu też A1. A1, teraz drugi atak i teraz tak, Opardin A2, Opardin A2, Gio A1, ona teraz swoje A2 i mam już Decrease Attack, Iron A2 z Increase Defense, a Skullcrusher dalej A1. No i mamy stan i w tym momencie Opardin używamy jego A3, wyleczymy go ze stana. Mamy na wszystkich po dwa Continuous Heal. W tym momencie u niego używamy A3, mamy Weaken, mamy HP Burn, także w tym momencie już będzie aktywowana jego pasywka, tak, bo musi być jego HP Burn. Rearguard w tym momencie A1. Iron A3. Ponownie wrzucamy Decrease Attack. Skullcrusher. Wrzucamy kontrę. I to już jest auto. No i teraz możemy patrzeć, jak ten team się spisuje. Teraz Rearguard Sergeant, tak, ona wrzuciła swój Ally Protection, do tego jeszcze mamy drugi, w sumie nawet trzeci Continuous Heal. Jak Opardin wrzuca swoje małe poizony z Toxic Setu. I okej, zostawię Was z tym, no, zaraz ściągnie.
i ponownie ściągnął. Zostawiam Was z tym, zobaczymy, jak to wszystko będzie się spisywać i jaki będzie wynik. I mamy 40 turę. Myślałem, że teraz nastąpi koniec, ponieważ nie pojawił się nam decrease attack. Mimo wszystko ten team przetrwał i walczy dalej. Prawie 27 milionów.
O, i teraz nastąpił koniec. 26,7 milionów. Naprawdę 40 czy 41 tura. Naprawdę bardzo fajny wynik. Szapoba. Team naprawdę bardzo dobrze, bardzo mądrze zebrany. Tyle ochrony, tutaj ally protection, pasywy. Wszystko się pięknie zgadza. Geomancer. Ponad 9 milionów obrażeń. 3 miliony rearguard. 5 milionów dołożył Opardin, no to w dużej części te obrażenia z Poisonów, z Toxic Setu. Iron Brago prawie 6 milionów, no i 3 miliony Skull Crusher. Także myślę, że jeżeli troszkę, no setny dzień, więc nie ma tutaj za co za dużo wymagać, ale jeżeli jeszcze lepszy sprzęt się pojawi, Iron dostanie więcej crit damage, to myślę, że on będzie spokojnie mógł rywalizować o pałkę pierwszeństwa, jeśli chodzi o obrażenia z Geomancerem. Jak widzieliście, do dwóch kluczy nie jest jakoś szczególnie daleko. Pewnie gdyby tutaj nie był problem, nie zniknął nam Decrease Attack, to ten team jeszcze więcej by wyciągnął, ale 26 milionów i tak jest bardzo fajnie. Jeszcze raz gratuluję naprawdę bardzo fajnego teamu. Mam nadzieję, że Wam też ten team, ten film się podobał, że było tutaj coś innego wykorzystanie czempiona, na którego niekoniecznie byście widzieli na Clan Bossie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi do Was Samael. Cześć!